Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick. W dzisiejszym odcinku dokonam streszczenia i wyrażę swoją opinię o półfinałowym odcinku trzeciej edycji LEGO Masters. Pierwsze w tym odcinku zadaniem dla uczestników było stworzenie konstrukcji unoszącej się na cienkiej lince przybranej do balonu z helem. Przedsmak czy swego rodzaju podpowiedź dotyczącą tematu konkurencji użytkownicy dostali już w momencie wejścia do studia, które użyli pełno balonów. Jak oficjalnie zdanie zostało uczestnikom przedstawione w momencie, gdy do studia wleciał dron z przeszklaną mini konstrukcją z klocków. Wtedy też ogłoszono, że na budowę uczestnicy mają 5 godzin. Zanim konkurencja się zaczęła, usłyszeliśmy głos Czesława Mozilla po wdmuchaniu do buzi balona z helem. Brzmiało to mniej więcej tak. Po skończeniu procesu tworzenia prac, każda z nich musiała utrzymać się przez 10 sekund, nie upadając na ziemię. Jedyną parą, która testu nie zdała, byli Maciej i Kacper. Nie dało się ukryć, że w tej konkurencji od początku im nie szło. Pozostałe konstrukcje zdały 10-sekundowy test, choć w przypadku Jamnika, Kasi i Daniela ledwo się to udało. Jeśli chodzi o wygląd prac, to ich wygląd można powiedzieć, że odzwierciedlało to, jakim poszło w próbie z utrzymaniu się na balonie. Mianowicie braciom Balaszkom, którym najlepiej poszło podczas tego testu, konstrukcja wizualnie też wyszła najgorzej. Można powiedzieć, że pod każdymi względami im w tej konkurencji nie poszło. Kasia i Daniel zrobili fajną konstrukcję, ale moim zdaniem trochę za prostą jak na półfinał. Martyna i Piotr ciekawa budowla, ale całkowicie nieudany zamysł z Księżycem i Słońcem, o których sensie dowiedziałem się dopiero, gdy sami nakierowali i co oznaczają te elementy. No ale pomysł chyba mieli najciekawszy i przede wszystkim najśmieszniejszy. No i bracia Ecek i Marcin. Zrobili Ikara, którego wygląd naprawdę był oszałamiający. Moją opinię od najgorszej do najlepszej ułożyłem w kolejności, w której wymieniałem pracę. Konkurencję wygrał Jacek i Marcin, a wyróżnieni oprócz nich zostali również Martyna i Piotr. Czyli dokładnie zgodnie z moją subiektywną opinią. Warto dodać, że wszystkie pary oprócz braci Balaszków pokusiły się w tej konkurencji dodać system ruchomy, jednak uważam, że najlepiej stosowali go właśnie zwycięzcy. W drugiej konkurencji zadanie uczestnicy mieli 8 godzin. W tym czasie musieli wykonać przedstawienie w teatrze składające się z 3-segmentowych części, tworzące razem spójną historię. Już sama tematyka konkurencji wskazywała, że będzie tutaj szczególnie liczyć się historia. Owszem, to zawsze w ocenianiu konstrukcji była brana pod uwagę, jednak tym razem była ona jeszcze ważniejsza. W trakcie upływania czasu Prokop zarządził chwilę przerwy, podczas której Czesław Mozy zaczął grać melodię na akordeonie. Po tym zabawnym akcencie uczestnicy mogli powrócić do tworzenia. Po 8 godzinach dostaliśmy 4 niezwykłe prace. Znów w tym odcinku był bardzo wyrównany poziom. Na tyle wyrównany, że uważam, że werdykt mógł tutaj potoczyć się na kilka wariantów. Daniel i Kasia w swojej konstrukcji zawarli historię o choince i drwalu, Jacek i Marcin o iluzjoniście, Martyna i Piotr również o iluzjoniście, a Maciej i Kacper o psie złapanym przez Hitzla. No i właśnie ci ostatni, Maciej i Kacper, niestety odpadli. Niesamowicie ciężka do podjęcia decyzja. Byłbym skłonny powiedzieć, że najtrudniejsza w historii programu. Minimalnym zwycięzcą jeszcze byłbym w stanie wskazać i są to moim zdaniem Jacek i Marcin, ale pozostałe 3 miejsca strasznie ciężko byłoby mi rozdysponować. Należą się tutaj gratulacje dla wszystkich 4 par, bo doprowadzili do momentu, gdzie prace były tak dobre, że praca wskazana przez jurorów jako najsłabsza nie odbiegała poziomem od najlepszej w ogóle. To już koniec dzisiejszego odcinka. Za tydzień widzimy się na ostatnim podsumowaniu odcinka, ale jako że będzie to finał, to planuję teraz w tym tygodniu w oczekiwaniu do finału opublikować jeszcze co najmniej 1, może 2 filmy właśnie związane z LEGO Masters. Ja już was żegnam, pa!